To jest legendarna skrzynka warta 20 zł. A to 50 legendarnych skrzynek o łącznej wartości ponad 1000 zł. A ja w tym filmie zrobię opening właśnie o równowartości 1000, jak i opening o równowartości 100 zł. A następnie wykonam zadania, które postawiłem sobie po obu openingach. Okej, a więc jesteśmy już na serwerze na nowym koncie. No i oczywiście zaczynamy sobie od skrzynek za 100 zł. Myślę, że nie będziemy tutaj kombinować i po prostu kupimy sobie zestaw duży za 80 zł. No i dopełnimy to sobie po prostu legendarnym kluczem za 20 zł, ponieważ z niego jest naprawdę fajny drop. Odbierzmy to sobie i tak jak widzicie mamy 28 kluczy do skrzyni epickiej, 10 kluczy do zwykłej i 2 klucze do legendarnej, więc zaczniemy sobie standardowo od zwykłej, otworzymy po prostu to szybciutko. O, jakieś klucze w ogóle dropnąłem. Ej, spoko itemy z tego co widzę. Mamy 5 odłamków, to nam się bardzo przyda. To jest mega fajny drop, 5 odłamków to jest serio dużo. Czek na kwotę 2500, okej. No i reszta, tutaj mamy jakieś bloki i 4-3 hełm, więc nie jest najgorzej. Dobra, mamy do otwarcia 28 epickich. Ja pierdzielę. Dobra, otwórzmy sobie pierwsze kilka z animacją. O, 10 odłamków? Nie, ej, kurde. Halo? Dobra, mamy kill off, więc jest spoko, taki zwykły drop. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze jedną z animacją. Może akurat dropnie coś fajnego, jakiś totem byłby spoko. Czy jakieś właśnie odłamki i mamy dwa shulker shelle. No, taki średni drop właściwie. Dobra, przelećmy sobie teraz to. Mamy totem, dobra, bardzo fajnie, że mamy totem, mam nadzieję, że więcej dropnie. Mamy dwa shulkery znowu, 10 odłamków, dobra. To jest też mega dobry drop, dobra. Zwój niebieski może być. Trzy klucze do zwykłej, trochę średnio w sumie. O! Koksa mamy! Ile jest procent na koksa w ogóle z epickiej? 40%, ale koks zawsze się przyda, więc jest mega fajnie. Dobra, otwieramy kolejną. No, trochę średnio, powtórzyło się nam. Ale w ogóle reszta nam się nie powtarza, więc to jest chyba w ogóle pierwszy item, który nam się powtórzył. Więc na razie serio spoko idzie. Okej, 5 pereł, spoko, perły też się przydadzą właśnie. Także otwórzmy sobie kolejną. Shulkery, okej. Diamentowe buty, właśnie, też ważne jest to, żeby jak najwięcej części seta dropnąć, bo aktualnie mamy dwie części seta. Dobra, 10 odłamków kolejnych, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mamy znowu 10 odłamków, 30 odłamków, dobra. I 5 pereł znowu, mega spoko. Czek na kwotę 10 tysięcy, ale dobry drop jest w ogóle, serio, mega dobry. Dobra, kolejna, 3 klucze do zwykłej, lipa. 16, o, 16 gapów, właśnie, pierwsze gapy. Mamy miecz, miecz, bez kitu, to też jest ważne, bo jakbyśmy nie dropnęli miecza, to by była trochę lipa. Jakaś część seta może. O, 6 kryształów, no nie jest to, czego bym oczekiwał za bardzo. Kolejna, 2 shulkery, no, lipa trochę. Oj, 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 lipa, lipa, strasznie lipa. Dobra, 10 odłamków, dobra, mam 40 odłamków w ogóle z tych skrzynek, więc to i tak jest mega dobry wynik. Dobra, zostało nam jeszcze 5 skrzynek epickich, więc lecimy. Znowu odłamki, ej, co? W ogóle 50 odłamków? 5 razy mi odłamki dropnęły. Drugi koks, ej, też spoko, bardzo dobry drop jest. Dobra, kolejny, klata z Mendigim is Protection 4. Czy klatę już mam? Nie, nie mam. Jak dobrze, jeszcze tylko spodnie jak dropnę z tych dwóch skrzynek, bo, kurde, proszę. Spodnie. Bania, kurde no. Może teraz spodnie? Węgiel, no co to jest w ogóle? Ale serio jestem zadowolony. Drop jest serio spoko, myślałem, że będzie o wiele gorzej. Otwórzmy sobie jeszcze te szybko 6 do... Zwykłej, czy ja drobnąłem spodnie? Ej, drobnąłem spodnie, w sensie one są trochę gorsze niż te z epickiej, bo nie mają tam niektórych enchantów, ale mamy całego seta, więc jest git. I zostały nam teraz ostatnie dwie legendarne skrzynki o łącznej wartości tak naprawdę 40 zł. Najlepiej, najlepszą opcją by było, jakbym dropnął jakąś część seta, albo wiadomo miecz, miecz jest najdroższy. Sorry, że przerywam wam w takim momencie, ale chciałbym wam ogłosić coś bardzo ważnego i coś, nad czym pracowaliśmy ostatnie miesiące. Mianowicie właśnie wystartował drugi tryb na Tiku. Dokładnie tak, od dzisiaj nie dosyć, że będziecie mogli grać sobie na RFSMP, to jeszcze na nowym trybie, jakim jest Skygen. Zrobiliśmy go w naszym stylu i rozgrywka wygląda tu naprawdę inaczej niż na innych serwerach. I nie, nie jest to tylko takie pierdolenie. Dosłownie cały tryb wygląda zupełnie inaczej. Lepiej. Walki, śmierć oraz zabójstwa mają teraz znaczenie. Wyspy są ogromne. Cały tryb jest bardzo estetyczny, na przykład przez dodanie hełmów 3D, customowych tekstur mieczy. Jest tu mnóstwo customowych itemów, takich jak topór uziemienia, amulety, jakieś genboosty i naprawdę wiele, wiele więcej. Ale o tym musicie się przekonać na własnej skórze, także zapraszam na mój serwer. IP to tiken. .pl, gdyby ktoś zapomniał. I sprawdzajcie Skygena, bo jest naprawdę warto. Także otwórzmy sobie to z animacją. No i co, módlmy się, żeby tu było naprawdę coś dobrego. Uwaga, uwaga. Jakaś część seta może, jakiś talizman ostrości. 8 talizmanów ostrości, ej. Jest to warte 40 odłamków, więc lecimy kolejna i teraz serio. Jak będzie set albo miecz, to jesteśmy w domu.
Czy to będzie może jakieś gówno? Uwaga! O mój Boże. 16 pereł. Nie wiem, jaka jest mniej więcej ich wartość. No będę mógł uciekać, nie jest to, co do końca chciałem, ale też nie będę narzekał, nie jest to najgorsze. Odebrałem czeki, założyłem diamentowy set i sprzedałem bloki surowców, po czym wystawiłem zbędne części seta na rynku. Następnie tepnąłem się na RTP, żeby zdobyć drewno i skraftować dwa szalkery, które wystawiłem na serwerowym rynku za $2500. A teraz w końcu przejdźmy do pierwszego zadania, jakim jest zdobycie dodatkowych 10% obrażeń na moim mieczu. Więc myślę, że możemy to zrobić na diamentowym. Bierzemy sobie nasze talizmany i wsadzamy sobie tutaj nasz diamentowy miecz. No i mechanika jest prosta, teraz losuje nam się losowe obrażenie i może być to nawet wartość minusowa, może być to na przykład, nie wiem, minus 10% obrażeń i wtedy nasz miecz będzie zadawał mniej, albo może być to nawet dodatkowe 40% obrażeń, które jest tak naprawdę bardzo trudne do zdobycia i nawet nie wiem, czy ktokolwiek na serwerze ma 40%. Moim zadaniem jest zdobyć tylko niby 10%, ale to wciąż jest tak naprawdę spora liczba. Zobaczmy sobie pierwszy talizman użyty. Za pierwszym razem mamy 10%. Szczerze nie spodziewałem się tego, bo normalnie, żeby zdobyć 10%, to bym musiał kilka tych talizmanów raczej użyć. Ale to spoko, odłożymy sobie je i będziemy mieli w zapasie. Więc w sumie nie spodziewałem się, ale takim sposobem mamy pierwsze zadanie ukończone. Chwilę później ktoś kupił szalkery, które wcześniej wystawiłem na rynku, więc znowu zrobiłem to samo. Kolejnym moim celem jest zdobycie jakiejkolwiek części netherite'owego seta. Ale żeby nie było za łatwo, nie działa to tak jak w standardowym Minecrafcie. Nie wystarczy udać się do netheru, zebrać netherite i po prostu połączyć go z diamentową zbroją. Na moim serwerze netherite'owy set jest znany jako set śmierci. Można zdobyć go jedynie poprzez zakup losu za 30 odłamków, który losuje nam jedną z czterech części zbroi. Na razie jednak zostawmy ten cel na później, bo postanowiłem poszukać jakichś Steve'ów, żeby zdobyć z nich jakiekolwiek przedmioty. Tak więc przyteleportowałem się na losowe koordynaty i założyłem tam swoje własne państwo. Wtedy też na mapie zauważyłem, że obok mnie znajdują się inni gracze. Problem był taki, że znajdowali się oni na terenie swojego państwa. No i w normalnych okolicznościach mógłbym po prostu wywołać im wojnę, dzięki czemu wyszliby ze mną zawalczyć. Jednak z powodu tego, że dopiero założyłem państwo, nie miałem opcji podbijania innych państw, więc zaryzykowałem i na wszelki wypadek skraftowałem TNT, a następnie wkopałem się koło nich pod ziemię. Otwieraj to. Widzę ich państwo. Jest! Mam! Wylogował się. Dobra, zabiłem tego. Nie! Ej, coś mi strzela. Wieżyczka mają. Dobra, zabiłem tego. Kurde, wieżyczka mają. Mam odłamek w ogóle z niego. Co on tu robi? Dobra, zabiję go drugi raz. Jest! Dobra, no hita chcę mu zadać, nie mogę przy tą tarczę, co jest? Siekiera. Kurde, no nie mogę go trafić w ogóle. Dobra, jest. Hit. On mnie też nie może tutaj zabudować, bo będę miał lipę. Dobra, hit. Dobra, cyk. Dobra. Widzę, że on nie ogarnia do końca. Chyba. Nie uciekać za mnie. Jest! Zabiłem go! Itemy, szybko itemy. Jakie on miał itemy? Miecz. Na spawnie wystawiłem wszystko, co mogłem, a następnie zrobiłem sobie przerwę, by wrócić na serwer następnego dnia. Mój bilans konta wynosił lekko ponad 37 tysięcy i brakowało mi 3 tysięcy do kupna części seta śmierci, więc zatrudniłem się w jednej z dostępnych prac jako górnik. Niestety zarabianie szło dość opornie, tak więc wystawiłem wcześniej wydropiony niebieski zwój za $10,000 na rynku. Ogólnie to reklamowałem swoją ofertę na czacie, ale on i tak się nie sprzedawał, także przez kolejne 10 minut dalej kopałem surowce, a gdy zebrałem ich wystarczająco, zacząłem je sprzedawać. W ten sposób zdobyłem moje upragnione $40,000. 35, 38, jest 40. Dobra, kupuję i mamy klatę. I ogólnie ona nie dosyć, że jest netherytowa, no to oczywiście nadaje nam unikalny efekt i w tym przypadku jest to szansa 5% na zatrzymanie obrażeń przeciwnika. Potem udałem się na strefę zamek, gdzie od godziny 9 do 22 respią się rycerze. Pokonanie ich daje nam szansę na zdobycie właśnie odłamków śmierci, które można także zdobyć zabijając po prostu graczy. Dawaj, jest! Dawaj, odłamek! Dzięki bardzo, dzięki. Ty też odłamek może mi dasz? Ty nie. O co jest? Rycerz na kurczaku się zrespił. Ty, odłamek mi dał jeszcze, to był poziom 10 chyba w ogóle. Kolejny poziom 10. Jak mi jeszcze raz da odłamek, to będzie jakiś hit, nie dał. Ponieważ zbliżała się godzina 22, byłem zmuszony opuścić serwer i wrócić następnego dnia, aby kontynuować zdobywanie odłamków. Początkowo walki były naprawdę emocjonujące i intensywne, szczególnie dla mnie, bo musiałem uciekać od wymaksowanych graczy. Nagle zauważyłem też gracza w netherite'owym hełmie, który był chętny do walki i uznałem, że to idealny moment, aby wykonać moje wcześniejsze zadanie, jakim jest zabicie gracza posiadającego dowolną część netherite'owego seta. Jem koksa, znaczy gapa, wjeżdżam w niego. Kurde, nie mam wody, trochę lipa. On ma właśnie hełm w ogóle.
który powoduje to, że nie dostaje damage'u od palenia się, bo ma hełm śmierci, tak działa. On jest jakiś słaby w ogóle. Też sobie z nim gapa? On ucieka już. Ucieka, widzę, ma kołbeby, dobra. Nie użył ich dobrze w ogóle. Nie wsadził mnie do nich, a może ja go do nich wsadzę. O! Dobrze! Kurde, też mnie wsadził w to. Ale zgit. Lawę ma, lawę ma. Ja nie mam tej wody, no. Zapomniałem o tym. Narrator. Kurde, co ja włączyłem? Jaki narrator? Jaki narrator? Dobra, chodź tu. Jak ja to zrobiłem? Jestem taki tragiczny w tą grę. Czemu mamy jakiegoś narratora? Koks do łapy. I ja pierdzielę. Dobra, koks zjedzany. Lecimy teraz na niego. 10% dodatkowe, gdzie on jest? 10%, lecimy. No też może mieć jakieś dodatkowe, ale nie, nie zadajmy jakoś dużo obrażeń. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, perła. Żeby wyjść na ląd, no mega perła. Dobra, ale wyszedłem jakoś. Kurde, ja tego narratora chcę chociaż wyłączyć. Jak mam 6 pereł. Dobra, opcje? Nie mogę. Nie, dobra. Gdzie to jest? Cyk. Dobra, włączyłem. Gdzie on jest? Udało mi się wyłączyć. Dobra, walę go. Przecież on mi nawet nie może hita zadać. Patrzcie to, patrzcie co się dzieje. Cyk, cyk, cyk. On nie ogarnia. Dawaj, co jest? Ale dobrze, ale dobrze, ale dobrze. Dobra, perła za nim. 4 perły mi zostały. Gdzie on jest? Jestem ciekawy, komu pierwszemu padnie. Trafić, no teraz może nie trafia akurat. Padło mu coś, padły mu buty. Cykam perłę, cykam za nim. To jest dosłownie sekunda. Jest. Chorusa, totem, totem. Nie, koksa je. Dobra, też jem koksa, nie wiem. Dawaj, żeby mi coś też nie padło. Serio. Dawaj. Chorusa, on nie wie co robić, on już nie ma perły chyba. Je chorusy, nie, ma perłę. Padły, co się dzieje? Rzucam, ale głupio rzuciłem, nie, dobrze. On ucieka, on nie ma totemu, on nie ma pereł, nie ma chorusów. Ostatnia perła. Jak ja to beznadziejnie rzuciłem, co ja zrobiłem? Dawaj. Lecimy. On, co jest? On mnie ograł. Ej, ograł mnie. Halo? Jest? Nie mogę. Jest. Kurde, no jak on mnie ogrywa z tym budowaniem? Co jest w ogóle? Jest, zabiłem, co on miał? Mam to. Mam banie. Mamy questa i mam dodatkowo banie jeszcze. Byłem bardzo, ale to bardzo zadowolony i kiedy wróciłem na spawna, od razu podjąłem się wykonania trzeciego zadania, jakim jest zdobycie całego netherite'owego seta, czyli tak zwanego seta śmierci. Brakowało mi jedynie dwóch części tego seta, czyli spodni i butów, a z racji, że wcześniej wydropiłem odłamki śmierci i miałem ich razem 61, podjąłem się wylosowania części seta śmierci za 40 odłamków w sklepie za odłamki. Wylosujmy to sobie i... Dobra, weźmy prawy górny, spodnie albo buty. Jeżeli będzie coś innego, też spoko, sprzedam to sobie, ale chciałbym od razu jednak mieć to i... Spodnie! Jest! Mamy spodnie. Dobra, mamy spodnie, to sobie jakoś zenchantuję, no i została nam ostatnia część seta tak naprawdę do zdobycia. Wystawiłem na sprzedaż 7 talizmanów ostrości, po 2 sztuki warte 12 500 dolarów. Potem udałem się na strefę AFK, czekając aż moje przedmioty się sprzedadzą. Godzinę później, kiedy wróciłem, wszystko było już sprzedane. I dodatkowo drobnął mi jeden kluczyk do skrzyni AFK oraz dostałem 50 punktów karnetu AFK, z którego zdobyłem 5 dodatkowych odłamków. Ogólnie ze skrzynki AFK drobnęły mi diamentowe buty, więc średnio. A następnie zacząłem skupować z rynku odłamki, których po chwili miałem 40, więc wybrałem się do poza odłamki. Także 40 odłamków, losowa część seta. Jeżeli to będą teraz buty, no to mamy ostatnie wyzwanie ukończone, ale no może być różnie. Także uwaga, ja bym sobie wziął to ze środka i... Spodnie, ja pierdzielę. No dobra, wystawię to za takie 49 tysięcy, myślę, że... Powinno szybko się sprzedać. Niestety ceny przedmiotów na rynku serwera zaczęły na moją niekorzyść szybko rosnąć. A więc znalazłem gracza, który sprzedał mi je w najkorzystniejszej cenie, jaką było 30 870 dolarów. Okej, a więc takim sposobem nasz ostatni quest został wypełniony i w tym momencie mamy całego seta śmierci za skrzynki za 100 zł. I tak w ogóle to chciałbym jeszcze powiedzieć wam coś bardzo ważnego. Mianowicie aktualnie na naszym serwerze jest idealny okres do rozpoczęcia rozgrywki. Ponieważ jeszcze przez parę następnych dni pod komentarzami
komendą ukośnik kod szkoła dostaniecie zwipa na 3 dni, więc korzystajcie póki można. Dobra, a więc konto mam już zresetowane i teraz sobie otworzymy skrzynki za równą wartość 1000 zł. A dokładniej otworzymy sobie 5 zestawów gigantycznych i 7 kluczy szkolnych ze względu na to, że właśnie wystartował event szkolny. I ta skrzynka też jest naprawdę opłacalna. No i co? Odbieramy sobie to i mamy... Ja pierdzielę, ile tu jest kluczy. Dobra, odbierzmy wszystko i ogólnie w tych kluczach za 1000 zł mamy 70 kluczy do skrzynki zwykłej, prawie 2 staki kluczy do epickiej, 30 kluczy do skrzynki legendarnej i 7 kluczy do skrzynki szkolnej. No i bez przedłużenia podejdźmy sobie do skrzynki zwykłej. Je otwórzmy sobie po prostu w ten sposób, ponieważ patrząc na to, ile mam jeszcze skrzynek do otworzenia, o wiele lepszych, no to raczej nie ma co tutaj patrzeć na ten drop i raczej go nie wykorzystamy aż tak bardzo. No i dobra, tutaj mamy jakieś sety i tak dalej. Tutaj mamy bloki, wszystkie one są do sprzedaży. Mending możemy sobie zostawić, zwoje zostawiamy. I mamy 20 odłamków, 10 kryształów i jeszcze 3 czeki, których sobie w tym momencie użyjemy i mamy 11 tysięcy. Także schowajmy sobie póki co to wszystko do Ender Chesta i przejdźmy do skrzynek epickich. 2 staki, no szczerze, tu może być też mocny drop. Mogę wydropić tak naprawdę masę odłamków, koksów, jakichś totemów. Mogę nawet wydropić, nie wiem, klucz do skrzynki legendarnej, to też byłoby mocne. Także bez przedłużania otwórzmy to. Kill off, czek na 10 tysięcy, bez kitu czeki. Ja pierdzielę, trident już mamy za pierwszym razem praktycznie, w sensie za trzecim. On jest mega dużo warty, dobra, hełm, zwoje, zacznijmy sobie to trochę szybciej otwierać. Widzę jakiś koks, totem, pereł dużo. Kolejny totem? Okej, shulker shell'e, zwoje, perły kolejne, shulker shell'e i hełm. Ale już tu widzę, mamy 3 tridenty, mamy w ogóle 2 totemy. Ludzie już kucają, ludzie nie wiedzą, o co chodzi w ogóle. Dobra, ender chest mamy prawie zapełniony, a zostało nam jeszcze tyle skrzynek, szczerze nie wiem, gdzie ja to będę chował w ogóle. Mamy jeszcze 3 kluczyki do skrzyni zwykłej. Okej, perła, kryształy i bloki węgla. Także to sobie oczywiście sprzedajmy, a resztę odstawmy do ender chesta. Także dobra, lecimy z kolejnym, otwieramy to sobie ekspresowo. Czy jakieś czeki? Nie, widzę odłamki, dużo odłamków. Tridenty znowu. O Jezus. Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? Ja pierdzielę. Zapełniłem cały ekwipunek, co doprowadziło do tego, że wyrzuciłem trident i kilka perełek. Z tego względu przytepałem się na RTP, zrobiłem shulkery i schowałem itemy, żeby więcej do tego nie doszło. Dobra, otwórzmy sobie, ile nam zostało. Dosłownie 9 kluczy do epickiej, więc... O, 10 odłamków, mamy totem. Kolejne 10 odłamków, mega dobry drop. 2 shulkery, 5 pereł, jakieś tam buty, koks też spoko, spodnie i 10 odłamków. Tutaj ze zwykłej jeszcze mamy miecz, perłę i część seta. I w ogóle widzę, że mamy 31 kluczy do skrzynki legendarnej, więc zdropnął nam jeden z epickiej, więc całkiem spoko. A więc dobra, skrzynka legendarna, właściwie to 31 skrzynek legendarnych. Otwórzmy sobie pierwsza, lecimy z animacją. No i zobaczymy, szczerze, jak z 31 skrzynek nie dropnie mi jakiś mega dobry drop, to będzie lipa, ale nie, no wydaje mi się, że 31 skrzynek to jest na tyle skrzynek, że dobry drop powinien lecieć. Aha, zwój czerwony, no to spoko. Szczerze, chyba najgorszy drop razem z kryształami, jakie można dostać, ale dobra, lecimy dalej. Uwaga, skrzynka, lecimy z animacją i uwaga, co mamy? Co mamy? Drugi zwój czerwony, ty, co się dzieje? Ale lipa. Dobra, kolejna skrzynka. Lecimy, oby coś dobrego. Jak znowu dropnie jakiś zwój, to szczerze, nie wiem, o co chodzi. Chyba koksy dropnęliśmy, jest taka możliwość. Dobra, schowajmy sobie te wszystkie itemy, koksy, perły. Schowajmy to sobie do ekwipunku, żeby nam się nie stakowało, w sensie do ender chesta. Dobra, kolejna skrzynka, legendarna. I uwaga! O! Sharpness 6! Zajebiście, to jest ogólnie mega drogie i mega przydatne, także spoko. Chciałem sobie to odrzucić do ender chesta, ale zapomniałem, że nie mam miejsca. Dobra, lecimy teraz, na szybko. Kolejna. 8 talizmanów ostrości, to jest warte z około 40 odłamków, także mega spoko. Lecimy dalej. 16 pereł. Jest, mamy pierwsza część seta. Klata śmierci. Teraz tylko jeszcze buty, hełm, spodnie. No i będzie spoko, dobra. Lecimy. Znowu perły. Dalej. Jest! Mamy drugą część seta, mamy spodnie. Okej. Zwój czerwony. Jakaś tragedia, 3 razy zwój czerwony. No ale dobra, lecimy, otwieramy dalej. 4 zwoje czerwone, co się dzieje? Jeszcze brakuje, żeby mi kryształ wydropił. O! Protection 5, pierwsza książka. Też jest to mega drogie. Kolejna skrzynka, Kill of Rascala, okej. Czek na 30 tysięcy. Powiedzmy, że jest spoko, reszta itemów raczej jest droższa od tego, no oprócz tych zwoi. Ale nie jest to jakiś najgorszy drop. Kolejne 16 pereł. Klata kolejna, dobra.
heal-off kolejny. No, na razie jest, tak powiem, nie jest jakoś mega słabo, ale też nie jest jakoś mega dobrze. No, ale zostaną jeszcze połowa, więc zobaczymy. Uwaga, teraz przewiduję, bania! 50 odłamków! Co jest? Ej, mega spoko, za to będziemy mogli mieć dodatkową część seta. Albo prawie miecz, więc bardzo fajny drop. Oby jeszcze kilka razy coś takiego dropnęło, to będę mega zadowolony i... Bania, dobra, jeszcze buty i będzie git. Co mamy? Kryształ obrażeń. 3 koksy, mamy dużo koksów, ale powiedzmy, że też jest to spoko. Dobra, zostało nam 10 skrzynek. Raz. Kolejny kill-off, mamy dużo tych kill-offów bardzo. Kolejna klata, 3 klaty. Kryształ obrażeń znowu, ja pierdzielę, dobra. Teraz się modlić tylko, żeby nie dostać jakichś kolejnych kryształów albo zwojów, bo to będzie szczerze tragedia. Perły, właśnie to czułem, że tak będzie. 6 skrzynek. Raz. Koksy. Kolejny zwój czerwony. Kolejny zwój czerwony, o co chodzi? 6 zwoi czerwonych, lipa, lipa. Kolejny zwój czerwony, o co chodzi, ty? Dobra, kolejny? 50 odłamków, dobra, mamy. 1,5 stacka odłamków, mega dobrze. Można powiedzieć, że jestem w sumie usatysfakcjonowany, póki co. Mamy ostatni klucz. Teraz buty jest mega dobrze. Zwój czerwony, 8 zwoi czerwonych. A więc podsumowując, ogólnie ten drop z podstawowych skrzynek nie jest jakoś najgorzej, myślę, że mogło być lepiej, ale i tak mamy tutaj kilkaset tysięcy dolarów tak naprawdę w itemach, jak nie około miliona razem z poprzednimi, więc no uważam, że i tak jest całkiem okej. Dobra, także otwieramy sobie teraz skrzynki szkolne. No i wiadomo, najlepszy drop, jaki mogę tutaj dostać, to są customowe itemy, które są dostępne do zdobycia tylko podczas eventu szkolnego. I nie dosyć, że są rzadkie, to one są naprawdę OP. Gumka jest to przedmiot, dzięki któremu możemy ściągnąć przeciwnikowi dosłownie jakąś część seta. I plecak, czyli dosłownie przenośny szalker, którego nawet nie musimy kłaść na ziemi. Możemy go używać podczas antylogoutu, więc jest to naprawdę OP rzecz. Dodatkowo możemy je też ulepszać, więc będą jeszcze bardziej OP, ale o tym jakby dowiecie się już w kolejnym odcinku. No tu jest generalnie drop jak z legendarnej, ale troszkę lepszy i faktycznie są lepsze itemy. Lecimy, pierwsza skrzynka. Jeżeli dropnie mi jakiś przedmiot eventowy, to jesteśmy ustawieni. Także dobra, otwieramy. Pierwsza skrzynka szkolna. Uwaga, i co mamy? 32 kryształy. Mogło być lepiej. Zdecydowanie nie jest to jakiś najlepszy drop stąd. Zostało nam 6 skrzynek do końca openingu za 1000 zł. Więc musi oddać. Uwaga. Co mamy? Co wylosujemy? Jakaś eventówka może? Jakiś... nie wiem, cokolwiek? Kill-off. No kill-off mamy dużo, no wiadomo, chciałbym tej eventówki. Z 7 skrzynek myślę, że jest to mało możliwe, ale gdzieś tam z tyłu głowy mam jednak ten fakt, że może się to udać. Także głównie tutaj polujemy na te eventówki i... uwaga! Czy zdobędziemy pierwszą eventówkę na serwerze? Ponieważ event zaczął się dzisiaj, jeszcze nikt nie zdobył eventówki. Czy będziemy pierwsi? Uwaga i... nie. Nie, nie, o co chodzi, no? 9 zwoi czerwonych, to jest jakaś klątwa. Ale czym tak właściwie są zwoje? Otóż po ich użyciu mamy określony procent szans na wylosowanie dodatkowego serca, których maksymalna ilość wynosi 15. Kolor zwoju określa, ile dokładnie wynosi ta szansa. Dobra, 4 skrzynki, proszę. Ja się modlę tylko o tą eventówkę. Wiem, że to serio jest mało możliwe, ale wierzę w to, że jest to możliwe. Jeszcze gdyby gumka dropnęła, to szczerze jesteśmy ustawieni. I uwaga, co nam dropnie? Co na drop? Zwój czerwony. No, szczerze, na razie jestem zawiedziony. Ale dobra, mam jeszcze 3 szanse, żeby zdobyć coś naprawdę fajnego, bo na razie drop, no, z tej skrzynki, powiem wam, że jest dość mocno średni jak na to, co możemy zdobyć. Błagam, błagam, po prostu błagam. Już nawet może nie ta eventówka, ale cokolwiek lepszego niż, nie wiem, zwój czy kill-off. Okej, dobra, Sharpness 6 jest to, tak jak już mówiłem, drogi item. Jest on też naprawdę OP. Dobra, 2 skrzynki. Dwie skrzynki, cała nadzieja w tych dwóch skrzynkach. Kurde, no, spoko by było, naprawdę by było spoko. Ale zobaczymy, co wydropnie. Uwaga. Czek na 50 tysięcy. No dobra, jest to w miarę spoko. No i uwaga, ostatnia skrzynka szkolna. Jeżeli teraz wydropi nam item eventowy, no to będzie największy fart. Co prawda, tak jak mówiłem, nie łudzę się na to kompletnie, bo musiałbym mieć mega sporego farta. Jeżeli to będzie zwój czerwony, to nie wiem, nie wiem co zrobię. Dobra. Kurde, nie kliknąłem z animacją.
Ja pierdzielę, taką presję zrobiłem, nie kliknąłem z animacją. No ale dobra, mamy hełm śmierci. Wydaje mi się, że z szkolnej. No taki średni drop, taki średni, szczerze, mógł być lepszy, ale mógł być też oczywiście gorszy. Mamy tutaj hełm śmierci, mamy czek na kwotę 50 tysięcy, mamy szarpnet 6, co jest naprawdę spoko dropem, także właściwie to nie najgorszy drop, ale z legendarnej na pewno lepsze rzeczy poleciały. W tej chwili postanowiłem wyciągnąć wszystko, czego potrzebuję. Użyłem wszystkich czeków i dzięki zwojom zdobyłem maksymalną liczbę serc. Następnie przeteleportowałem się na RTP i uporządkowałem przedmiot szalkerów. Nadałem sobie również rangę TIG, żeby móc wystawiać więcej itemów na rynku. I serio, używałem jej tylko dlatego, więc żadne kity nie wchodziły w grę, żeby nie psuć sobie challenge'u. Następnie rozpocząłem sprzedaż wydropionych przeze mnie przedmiotów na serwerowym rynku i udałem się do sklepu z odłamkami, aby zakupić miecz Fantoma, czyli netherite'owy miecz, który ma szansę uleczyć nas podczas walk. Kupmy to sobie, 80 odłamków śmierci. I mamy to. Mamy miecz Fantoma. Oczywiście na niego potem nałożymy sobie sharpness 6. Resztę odłamków na razie sobie schowajmy do Ender Chesta. Ale przed tym, jak w ogóle sobie zenchantujemy właśnie miecz Fantoma, to chciałbym na niego zdobyć jakiś fajny procent, ponieważ to się nam przyda do ostatniego questa, więc chciałbym zdobyć jakieś dodatkowe obrażenia na dosyć sporym poziomie. No i tak przez kolejne minuty próbowałem wylosować jakiś fajny bonus do obrażeń, czyli na przykład 30% na dwóch mieczach. Ale udało mi się zdobyć tylko 15% na jednym, a na drugim tylko 5, a więc wystawiłem ten drugi na serwerowym rynku za 85 tysięcy dolarów i wróciłem na serwer dopiero następnego dnia. Mój stan konta prezentował się wyśmienicie, bo miałem ponad 448 tysięcy dolarów. W końcu też nadszedł czas, aby powiedzieć wam o moim pierwszym zadaniu, jakim jest zabicie 10 graczy na strefie zamek, na której od razu po wejściu zabiłem jednego Diaksa, a później zwykłego Steve'ka. Przez kolejną godzinę zdobywałem tutaj expa, zabijając rycerzy i sprzedawałem itemki, żeby móc stworzyć najlepszy miecz, jaki jestem w stanie zdobyć. Końcowo udało mi się uzyskać miecz z 15% dodatkowych obrażeń, Fire Aspectem 2, a także Mendingiem, customowym enchantem Sharpness 6 i Unbreaking 3. Po wszystkim zebrałem sobie również 2,5 staka kobłebów w Mineshafcie. U Alchemika stworzyłem sobie 2 podki na siłę 2 oraz 2 podki na Instant Damage 1. Jednak właściwie po co mi tak dobry miecz oraz jakieś podki, skoro na razie muszę tylko zabijać losowe osoby na zamku? No cóż, na razie wam tego nie powiem, jednak uwierzcie mi, że później tak mocne itemy będą mi naprawdę potrzebne. Powystawiałem na rynek też różne zbędne itemki i zrobiłem sobie przerwę. A kiedy z niej wróciłem, miałem prawie 1 000 000 dolarów, co w ogóle prawie klasyfikowało mnie w top 10 najbogatszych graczy na serwerze. Za zdobyte pieniądze na rynku kupiłem dwukrotnie Protection 5 za 120 tysięcy za jedną sztukę, po czym nałożyłem te enchanty na spodnie i banie. Dokupiłem również buty śmierci za 60 tysięcy, a później wróciłem na zamek, na którym dosłownie dominowałem. Walnąłem go! Skitałem go! Dobra, lecimy z nim, lecimy z nim. Dobra, on już nie ma szans, no niestety. Ja mu walę takie hity, 15% miecz, tak naprawdę zaraz ginie. On już ucieka, jeterefy. Ma z 2 HP pewnie, lecimy. Do spodu z nim, do spodu! Let's go! Wielu graczy chciało mnie zabić, ale za każdym razem udało mi się uciekać. Tak czy siak, byłem obsrany, bo z wielu takich sytuacji wychodziłem ledwo żywy. Więc zrobiłem sobie chwilę przerwy od tego wyzwania, a następnie bezpiecznie zabrałem 30 levent na enchant butów. Po czym stwierdziłem, że w przerwie nadszedł czas na kolejne zadanie. A dokładniej muszę zarobić na coin flipie 200 tysięcy. Po prostu. Najbardziej boję się, że ja tą kasę po prostu przewalę, zrobię jakiś ruch i nie wiem, skończę z 10 tysiącami na koncie. Pierwszy coin flip, 10 tysięcy i uwaga, kto wygra. Wydaje mi się, że pierwszą ja mogę przegrać. Dokładnie tak. Dobra, 20 tysięcy też bierzemy. Proszę, teraz wygram. Jest, wygrałem. Dobra, jesteśmy odrobieni. Mam 40 tysięcy na plusie. Nie, 20 chyba, sorry. 10 tysięcy. O, dobra, mamy losowanie o 30 tysięcy. Jest, wygraliśmy. Jesteśmy 30 tysięcy na plusie. Dobra, 2 tysiące. A zagramy. Nic to nam nie da, ale zobaczymy. Jak teraz przegramy. O, wygraliśmy. Kurde, zrobiłbym taki ruch i wystawił, nie wiem, coin flipa za 50 tysięcy, ale czuję, że teraz przegram. Czuję, że teraz przegram, więc po prostu zrobię o 15 tysięcy, żeby nie stracić aż tak dużo. Dobra, ktoś wziął. I dobra, wiedziałem, że teraz przegram. Teraz znowu czuję przegraną chyba, więc dajmy sobie znowu 15 tysięcy, mi się wydaje. I potem chcę zaryzykować i dać, nie wiem, coś pomiędzy 50 a 100. 75 tysięcy bym dał chyba. Dobra. I teraz przegramy. Dobra, i teraz, nie wiem, lecę, 75 tysięcy po prostu. Coin flip, 75 tysięcy. Dobra, ogólnie czekam sobie już tak z parę minut i widzę, że nikt nie chce się podjąć coin flipa za 75 tysięcy, więc musimy wystawić troszkę mniej. Dajmy na razie nawet te 50 tysięcy i zobaczymy. Jeżeli znowu się nikt nie podejmie, no to jeszcze zmniejszymy. O, podjął się ktoś, dobra. I... O kurde. O kurde, 50 tysięcy straciliśmy. Więc jesteśmy albo na zero praktycznie, albo na lekki minus. Dobra, ktoś wystawił za 50 koła z tego, co widzę na czacie, więc zagrajmy.
Oby, jak przegramy. Dobra, jest, wygraliśmy, jest dobrze. Boże, o się przestraszyłem, że przegramy, nie? To by była szczerze lipa. Także jest spoko, jeżeli jeszcze wygramy ten za 75 tysięcy, no to już będzie mega dobrze, będzie tak szczerze mega dobrze. O, jest, podjął się ktoś. Jest, wygraliśmy. Wygraliśmy 150 tysięcy, mamy 782 tysiące, więc tak naprawdę już 100 tysięcy na plusie. Zagrajmy duże stawki, chociaż teraz czuję, że wygram, 50 tysięcy, lecimy, 50 tysięcy. Jeżeli teraz wygramy o 50 tysięcy, to jesteśmy już prawie ustawieni. O, kto się podjął, znowu on, proszę. Jest, jest, co jest? 832 tysiące. Teraz czuję, że przegram. O 10 tysięcy. Czuję, że przegram po prostu. Już tyle razy wygrałem pod rząd, tak mi się przewarciło, że teraz czuję to, że po prostu przegram. I uwaga, przegrałem, dobra. Zagrajmy to o 1K, które chyba wygram może. Okej, okay. Ktoś o 5 koła wystawił. Dobra, zagrajmy. O 5 koła. Wygraliśmy. Kurde, no te, o, te 10 teraz gramy i przegram. Dobra. Ej, jak ja wszystko przewiduję w ogóle. I teraz 50 tysięcy, lecimy. Jeżeli teraz to wygramy, to chyba jesteśmy już serio mega blisko celu i wystarczą jakieś małe gierki o małe kwoty. No tylko pytanie, czy to wygramy. Jak przegramy, no to się znowu cofnęliśmy. Dobra, mamy to. Wygrałem o 50 tysięcy. Dobra, brakuje nam dosłownie teraz 30 tysięcy i to wygrywamy. Dobra, ktoś wystawił coin flipa za 50 tysięcy. Lecę w to, lecę w to. Czuję, że przegram. Wygrałem. 892 tysiące. 3 tysięcy nam brakuje. Zagrajmy 1000. Miałem mieć 895 tysięcy. Mamy 894. 100 tysięcy wystawił. Ja pierdzielę. A nie, sorry, bo ja miałem wystawionego coin flipa od 20 koła. Teraz go zdjąłem i mamy faktycznie 913 tysięcy. Więc takim sposobem zarobiliśmy ponad 200 tysięcy dosłownie w chwilę na coin flipie, więc jest to chore. I mamy 900 tysięcy dolarów z powrotem. Gdyby mi się jeszcze te wszystkie rzeczy sprzedały z rynku, to byśmy mieli ponad milion, więc jest to ogromna kwota. Jeszcze przypominam, że kupiłem w ogóle z rynku te książki za łączną kwotę tam ponad 200-300 tysięcy. Więc ogólnie tym sposobem bylibyśmy prawie że w topce pieniędzy. Po wygranej wróciłem do poprzedniego zadania i znowu przeżywałem zawały serca, kiedy atakowały mnie Nendrite'y. Więc wszedłem na Discorda do moich kolegów, żeby nie być samemu i mieć ze sobą ekipę. I od tego momentu zabijanie graczy szło naprawdę szybko. Jest! 10 killi! Mamy 10 killi! Mamy naszego questa zrobionego. Tu jest kolejny. Ej, zróbmy sobie 11, można odłamek dropnie akurat. Czy on się zlognie? Nie. Dobra, 11 killi. Tak jak mogliście się zorientować, posiadałem prawie całego seta Protection 5. No właśnie, prawie. Tak naprawdę została mi do zdobycia ostatnia księga z Protection 5, a tak się akurat złożyło, że za chwilę na strefie zamek miał pojawić się król, czyli boss, który pojawia się tutaj codziennie o godzinie 19 i dropi naprawdę potężne itemy, w tym właśnie customowe księgi typu Protection 5. Także całą ekipą udaliśmy się razem na event i pomimo to, że szło nam dobrze, to nie udało mi się zdobyć upragnionej księgi. Jednak stwierdziłem, że zapytam chłopaków o jedną rzecz. A macie może buty z Prot 5, czy nie za bardzo? Mam. A chcesz mi sprzedać? Za ile? Dogadaliśmy się na 190 tysięcy dolarów za buty z Protem Piątką. Później wydałem około 600 tysięcy na ostateczne wyposażenie ekwipunku, żeby być w 100% gotowym na moje ostatnie wyzwanie, czyli rewanż z władcą najpotężniejszego państwa na serwerze, czyli z Tigriarem. W ostatnim filmie, gdzie otwieraliśmy sobie skrzynki za 50 oraz 500 zł, również stoczyłem z nim walkę, jednak jak możecie się domyślać, przegrałem ją. W tym momencie jednak posiadając dość mocny ekwipunek, stwierdziłem, że jest to idealny moment, aby wreszcie go pokonać. No i co, myślę, że w tym momencie jesteśmy gotowi na rewanż, może tym razem uda się go pokonać. 3, 4. Ej, ale ty musisz trochę hitać mnie. Noczo, zjadę się, nie mam noczy, Nie masz noczy? Ile ci bijesz? Zostaw. Czemu ty nie masz noczy? Nic nie widzę, bo ty masz ten miecz, ten, boże, jaki królewski, kryształowy. Ty refa zjadłeś nocza? Ty nocza kolejnego zjadłeś? Śmieszne, że nie wziąłeś noczy w sumie, myślałem, że będziesz miał. Nie, ja nie mam noczy, bo ja nie potrzebuję, ja nie wiem na tym serwerze. Co jest narratora włączyłem! Co ty robisz, jakie ty masz kości ruchy? Ja mam dzikie ruchy, ja wiem o tym. Trenowałem! Aha, sam się wskoczyłem do łeba, dzięki. Co ty tu knujesz? Co jest? Co jest? No nie masz nocza, koleżko. A masz zapasówki prot piątki, czy nie? No tak. To spoko, cieszę się z tego i powodu. I wiesz, co jest najlepsze? Że zapasówka ma też klatę czas. Co, masz zapasówkę klatę czasu? No. Dzięki, dzięki! Co jest grane?
Dobra, ty masz eventówki, nie? Ty masz eventówki i ty masz w ogóle kryształowy. To jest trochę lipa ogólnie. Ale... Kurde no. Nie! O? Nie! Co? Jak? Tak. Nie! Tak. Nie! Nie! Tak. Nie! Nie! Co się dzieje? Tak. Ja pierdzielę! Nie gadaj, że... Ja... Co ty gadasz? Jest lipa, jest lipa. Jest lipa. No jest, bo tobie zaraz padną spodnie. Wiem. Co ja zrobiłem?! O ja pierdzielę, co zrobiłem. Ale zmisowałeś tego, ojej. No. Slipa, jest slipa. Kolejny totem, kolejny totem. Nie, nie. Żaden totem! Dwa totemy. Czemu jestem na trybunie, no co jest? Ile ty masz totemów, człowieku? Trochę mam. No ty jeszcze masz kolejny w ręku. O, opak. No co, oj, ja robię, co ja robię? Poczułem się. Ja ci wychowałem, nie wiem, zbiję totem w ogóle chociaż, czy nie? W tej grze! 30 fowu mam przez ciebie. Nie mam lipę. Ja mam lipę. Totem. Co jest grane? Ile ty masz na mieczu? 35%? Mogę, spoko. No. A i tak to nie jest najsilniejszy mieć na serwerze, sobie wyobraź. CO JEST?! CO JEST?! Trzeba... Co się stało? Czemu ja szedłem na... Ja pierdzielę. No, ja szedłem na... Dosłownie ja miałem full HP prawie, a szedłem na, nie wiem, 4 hity. No nieźle. No dobra, GG, nie? Ja nawet zapomniałem, że mam endkrystale w ekwipunku i zapomniałem ich użyć.